Nasze pierwsze listopadowe spotkanie będzie nieco inne od tych do tej pory, dlatego że mówić będziemy w jednym spotkaniu o dwóch filmach. Stąd dzisiaj spotykamy się w Opolskim Heliosie z panem Dariuszem Romanowskim. Dzień dobry, panie Darku. No i właśnie, to takie swoiste nowum, dlatego że cykl Kino Konesera, o którym będziemy mówić, w Opolskich Heliosach jednego dnia wyświetlany jest na dwóch salach i co więcej, są to dwa różne obrazy. Czyli tak naprawdę mamy jeszcze dodatkową możliwość wyboru tego, na co chcemy iść. Ciekawy pomysł. W dwóch różnych salach, ale też, przypomnijmy, w dwóch różnych obiektach. Cykl Konesera będzie kontynuowany również w poniedziałki, również o 18:00. Dwa filmy do wyboru. No to już Państwo teraz wiedzą, na którą i gdzie się udać, ale na co Państwo się udają, to już będzie zależało od Państwa. Dzisiaj rządzić będzie Skandynawia. Poniekąd, choć wylecimy na moment do Stanów Zjednoczonych również, ale o dwóch filmach, tak jak on powiedział, które będą w najbliższy poniedziałek wyświetlone, powiemy, czyli o Jeźdźcach Sprawiedliwości i o Pleasure. Zacznijmy może od Jeźdźców, bo zrobił to reżyser swego czasu młody, zdolny, byśmy powiedzieli, bo jak dostał Oscara, to nie miał jeszcze 30 lat. Tak, jedna z wielkich nadziei duńskiego, w ogóle europejskiego kina. Człowiek, który potwierdził później swój talent tak znakomitym, wręcz wybitnym filmem jak Jabłka Adama. Ja tym filmem zachwycam się niezmiennie od lat 16, odkąd widziałem go po raz pierwszy na ekranie kina. Ale wracając do jego najnowszej produkcji, do Jeźdźców Sprawiedliwości, to kino jest chyba najpoważniejszym w jego dorobku. To jest film o tym, jak człowiek w sytuacjach ekstremalnych, gdy nagle na jego głowę spada problem, o którym nawet nie chciał myśleć, którego się nie spodziewał. Problem bardzo przypadkowy. Celowo gryzę się w język i nie zdradzam fabuły filmu, żeby nie odbierać nie tyle przyjemności oglądania tego filmu, bo tematy poruszane przez ten film przyjemne zapewne nie są. Śmierć, odejście bliskich i przeżywanie żałoby to są bardzo trudne rzeczy, ale dzisiaj w kontekście niedawno minionego święta Wszystkich Świętych i Zaduszek, myślę, warto rozmawiać o tym, czy można jeszcze wierzyć w sens życia, gdy traci się wiarę we wszystko, gdy sytuacja zmusza nas do poradzenia sobie z problemem, wydaje się, nie do przejścia. To są bardzo poważne tematy, ale Jensen ma to do siebie, że on o takich tematach ciężkiego kalibru mówi w nieco inaczej, prawda? Tak, właśnie chciałem zapytać, czy mimo że wszyscy jesteśmy wychowani w tej kulturze europejskiej, to mam wrażenie, że Skandynawowie jednak mówią troszkę inaczej o pewnych rzeczach i troszkę inaczej w naszej kulturze widzimy śmierć, odejście i pojednanie, też bardzo ważne słowo też zapewne w tym filmie. Jak robią to Skandynawowie, w tym przypadku Duńczyk? Oni, wydaje się, oswoili się z tematem śmierci. Dla nich, może ze względu na dominującą wiarę w ich społeczeństwie, mówię o protestantyzmie, dużo łatwiej im się pogodzić ze śmiercią, z odejściem, traktują to jako kolejny element życia człowieka i potrafią o tych trudnych sprawach mówić z lekkością, czasami wręcz z humorem, bardzo czarnym, ale humorem. I myślę, że te tematy w tym najnowszym filmie Jensena no, idealnie korespondują z tymi wybuchami śmiechu, które na pewno w czasie seansu się pojawią. To nie jest ten klasyczny czarny humor, do którego który uznamy z kina brytyjskiego na przykład, prawda? Tak. Ale naprawdę to jest kino bardzo mądre, bardzo inteligentne, a jednocześnie zabawne, choć w bardzo oryginalny sposób. To dobrze, nim przejdziemy do drugiego filmu, panie Darku, to pytanie dla naszych widzów, bowiem mamy przygotowane bilety do Opolskich Heliosów. Dwie osoby, które poprawnie odpowiedzą za chwilę na to pytanie i jako pierwsze napiszą prawidłową odpowiedź pod naszym postem, nieedytowalną, przypomnę, otrzymają bilety. Dwa bilety dla każdej osoby są przygotowane, więc teraz czekamy tylko na pytanie. Główną rolę w filmie Jeźdźcy Sprawiedliwości gra jeden z najbardziej znanych i charyzmatycznych europejskich aktorów, Mads Mikkelsen. Proszę podać tytuł filmu, za rolę w którym ten wybitny aktor otrzymał na festiwalu w Cannes Złotą Palmę dla najlepszego aktora. No, myślę, że zadanie nie jest wcale takie trudne. W tej chwili to bożyszcze, można powiedzieć, już nawet kilku pokoleń miłośników kina. Czekamy na odpowiedź, a my teraz z Danii przenosimy się do Szwecji, a ze Szwecji wylądujemy tak naprawdę na lotnisku w Stanach.
Zjednoczonych. Mowa o filmie Pleasure. I tutaj bardzo trudne zadanie reżysera, bowiem zmierzenie się z tematem, po pierwsze, no, który jest takim tematem tabu, po drugie, nie mogę nie powiedzieć, że Boogie Nights to jest chyba coś, co w nas gdzieś tam w każdym miłośniku kina drzemie. Trudno nawiązać do takiego tematu i do takiego filmu, jakim był właśnie Boogie Nights. I tu jest kolejna próba interpretacji pewnych życiowych zdarzeń, które mają miejsce. Tak, tylko Boogie Nights Paula Thomasa Andersona został nakręcony prawie ćwierć wieku temu. I co najważniejsze, był zrealizowany z perspektywy męskiej. Tam głównym bohaterem jest młody chłopak, który próbuje swoich sił w przemyśle pornograficznym. I całą historię my, widzowie, widzimy właśnie z jego typowo męskiej perspektywy. Natomiast młoda szwedzka reżyserka, która dopiero debiutuje w pełnym metrażu na ekranie kinowym, ona pokusiła się o coś więcej. Po pierwsze, bohaterką swojego filmu uczyniła bardzo młodą dziewczynę, Szwedkę, tak. która postanawia w pewnym momencie swojego życia zmienić wszystko i również przenieść się do krainy snów, jak nazywany jest Hollywood, i tam spróbować sił w tej samej branży. To okupione jest ogromnym kosztem psychicznym i tytuł Pleasure, przyjemność, na pewno to uczucie nie będzie podzielone przez widzów tego seansu, ponieważ to będzie spory egzamin dla ich wrażliwości, wytrwałości na pewne sceny. I nie mówię tutaj o epatowaniu scenami erotycznymi, bo to nie jest film, który ma zaspokoić jakieś prostackie gusta spragnionych erotyki czy wręcz pornografii. To jest naprawdę świetnie skrojony dramat. Dramat psychologiczny, dramat socjologiczny, pokazujący jeden z ważniejszych problemów, bo z jednej strony są twórcy filmów pornograficznych. Ja przypomnę, w Stanach Zjednoczonych zawód aktorki porno jest traktowany jak każdy inny. Ci aktorzy mają swoje nawet związki zawodowe, są objęci opieką prawną. Ale z drugiej strony są widzowie, którzy mają takie, a nie inne gusta filmowe, są wręcz spragnieni tego typu filmów. I jakim kosztem ta czysta, przyziemna, prostacka momentami rozrywka dociera i jest okupiona, jakim kosztem psychicznym tych aktorów pokazuje właśnie ten film. Dlatego warto wytrzymać do końca seansu, mimo że to będzie bardzo, bardzo trudne, ale to naprawdę mądre, dające do myślenia kino. Czyli tak jak mówiliśmy, mogą Państwo wybierać w najbliższy poniedziałek. Będzie okazja zobaczyć bądź wspomniany przez Pana Darka Pleasure, bądź wcześniej omawiany film Jeźdźcy Sprawiedliwości. W każdym razie Skandynawia na pewno będzie się przewijać w tych filmach w poniedziałek. A które Państwo wybiorą, to już tylko i wyłącznie od Państwa zależy. Panie Darku, dziękuję serdecznie za to skandynawskie, ale wcale nie chłodne spotkanie. Dziękuję pięknie.